Dobra, nie wiem, czy mogę robić kontynuuj, dlatego biorę graj. I The Following dalej ogrywamy. Fabuła 37%, no to mówię, krótki dodatek. Dzisiaj mega krótko pogram. Gram głównie dlatego już teraz, bo zabrakło mi materiałów na odcinki. Została godzina do maratonu, bo się spóźniłem w cholerę na live'a o 2 godziny, więc za długo dzisiaj nie pogram, ale chociaż będę miał ten materiał i odpalę jutro ponownie Dying Light'a. Tym razem na dłużej, jutro albo pojutrze, ale raczej jutro. No zobaczymy. Zobaczymy, jak pójdzie. Nie chcę znowu obiecywać, tak jak dzisiaj, że miałem odpalić 2 godziny temu. Mam pogadać z ludźmi tutaj. Dzięki, ziom. Właśnie tego potrzebowaliśmy. No to spoko. Odkupmy od niego wszystko, miny lądowe, których jeszcze nie użyłem. No ale wszystko można odkupić, bo hajs mam. Dziwne, że nie można kupić wszystkich. Ten nic nie chce tutaj na zewnątrz, coś chcą. Ludzie gdzieś. A, tu są wyzwania po prostu. Na tej tablicy, jo. Zobaczmy to. Uważajcie na swoje spiżarni, przyjaciele. Te przeklęte potwory nie tylko plugawią groby naszych ukochanych, ale uptowały sobie też nasze konserwy. Arda widział jednego z tych stworów przy jaskini na plaży. Być może warto się tam rozejrzeć? Wiem, że to ryzykowne, ale cholera, ludzie dziś niełatwo o konserwy. Bilal. Bierzemy i robimy. Bo zaraz jest noc chyba, więc może się prześpię. Prześpimy się do nocy i potem prześpimy się do dnia. Mam co prawda jeszcze misję jedną, żeby wypędzić tam jakieś potwory. W jaskini, które są tylko w nocy. Znaczy w nocy najlepiej tam iść, bo jest najbezpieczniej. O dziwo, w nocy jest najbezpieczniej. I sorry za wiatrek w tle, ale no bez niego nie przeżyję dzisiaj. Jest zbyt gorąco już. Znowu. Zjaw się tu jak najszybciej. O. To ważne. O, no właśnie, ja mam pojazd. Na razie nie idziemy do Jazeera. Zapomniałem, że to jest gra o zombie. Się dziwiłem, co to jest za głowa. Muszę się przyzwyczaić z powrotem do gry. Jestem tak wyizolowany. Tego klimatu. Przejebane się bać pierwszego lepszego zombie, którego się zobaczy. W grze o zombie, w której zabiłem już takie horda zombie, że szkoda gadać. Tu nie przejadę. Ale tu coś jest przy okazji. To oni chcą ode mnie? A, po prostu sobie chcieli umrzeć, okej. Okay. Może jakoś tędy przyjadę? No raczej nie. Ej, tu jest wyskocznia, może się uda. Coś ciekawego zrobić. To chyba nie jest wyskocznia dla mnie. Dla samochodu. Chyba mój samochód dosłownie wtopił się w tę deskę. Wait. No tak trochę, ale myślałem, że bardziej. No to bardzo ciekawie. Muszę dotrzeć do jakiegoś miejsca, w którym mi przeteleportuje z powrotem to. A na razie na piechtę, te pół kilometra. A potem do Jazeera się pójdzie. Żeby coś tam zrobić jednak dziś. Mówię, znowu niestety te upały się robią. Nagrywałbym w nocy, ale to odpada niestety teraz. Na razie. A przez ten gorąc by się przydało, najlepiej w nocy. Ale z różnych przyczyn odpada noc. I pozostaje wiatrak odpalony. Nie pomaga to jakoś mega mocno, ale zarazem pomaga w ogóle, a to już jest plus. W ogóle, wydaje mi się, bo oglądałem sobie ten odcinek z osobą, która robiła wszystkie osiągnięcia w Dying Light'cie, że nie powinienem zrzucać w Toys R Us tak osób, tylko normalnym kopem zrzucić z dachu powinienem.
Przynajmniej ta osoba tak robiła, więc nie wiem, czy to też zaliczę, jak tak zepnę. Wydaje mi się, że powinno, bo to nadal jest kopnięcie, ale no... Gorzej, jak nie zaliczy jednak. Będzie bardziej przejebane. Co to jest za pineska? Nowe miejsce na mapie. Czyli co? Zaraz w ogóle broń mi się skończą. Mam coś na... w zamian? No mogę tą kosę używać niby, ale chodziło mi coś lepszego. A to jest najlepsza opcja z tego, co mam tutaj. Chciałbym kupić coś lepszego. Wydaje mi się, że jest dziwne jakieś przybliżenie. Albo coś dziwnie mi się monitor ustawił, albo coś dziwnie przybliżone jest. Oj! Na coś chyba pochorowali. Drugą. A mówię, materiały muszę mieć, bo chyba mi nie starczy. Albo starczy mi na styk na jeden odcinek, z tego co mi zostało, albo nie. Będzie na przykład ten fragment na sam koniec filmu. Tak jak czasem to robię, sklejki dwóch filmów. Butelka z benzyną, jestem ciekaw, czy jest jakiś ogranicznik dotyczący ilości tych butelek, które można posiadać. No właśnie, syntetyki, o! Zapomniałem, że on mają te, że te wojskowe mają lepsze rzeczy. Smary, syntetyki. No, różowe zawsze są przyjemne rzeczy. Pytanie, jak bardzo jest to przyjemne, bo nie wiem, do czego jeszcze to służy. Jakieś rzuty tutaj są ciągle? Może jakaś fajna broń wleci? Przydałaby się jakaś katana. Ale mogą być i flary, i brak miejsca w ekwipunku, no. Czemu by nie? Gdzie tu jest na benzynę? A, z tyłu, no jo. Jestem przyzwyczajony do tego, że samochody mają jednak z boku. Wait, tu się coś świeci. Bardzo trudne. Mówię, może jakaś broń. Oczywiście... miecz albo coś, a nie... młot. Coś szybko nawalającego i zarazem mającego damage. I najlepiej minimum różowego. A tu pewnie będą rzeczy do ulepszania. Część układu jezdnego poziomu trzeciego i goryl. Dobra, dwie fajne opcje. Jest jeszcze jakaś skrzynka? Nic nie widzę. Dozbierajmy sobie to. Gruba zombiaków. A to jest Karan i pozostałe wyzwania no będę mógł zrobić później. Muszę znaleźć kogoś do współpracy, więc jeśli ktoś ogląda to, kto gra na playu w Dying Light'a, albo chciałby zrobić osiągnięcia, bo nie może znaleźć osoby do robienia, to jestem chętny. Bo to jest jeszcze osoba, która nie tyle, że nie może znaleźć, bo po prostu nie szukałem jeszcze, ale chętnie sobie zrobię. Posąg matki. Jakby coś po mnie chodziło przez ten wiatrak nawalający mi w szyję. Prawie siadło. Plaga. A propos osób oglądających Dying Light'a, dzisiaj na live w ogóle po raz pierwszy przyszła mi jakaś osoba właśnie z Let's Play Hintmona kanału i wbiła na live'a. Wydaje mi się, że po raz pierwszy, przynajmniej nie kojarzę, żeby kiedykolwiek wcześniej ktoś przyszedł z kanału. Na odwrót zawsze jest z Twitcha na kanał, albo po prostu ktoś sobie znajdzie, ale nie wbija już na Twitch, ale chyba nie miałem ani razu tak osoby, żeby ktoś wbił właśnie mi z kanału Let's Play Hintmonowego. Dlatego pozdrawiam cię, ty Giso. Pozdro dla ciebie. Jeśli to oglądasz. Właśnie mówił on, że jest z The Followinga. Miłe uczucie. Widzisz, że ten kanał jakkolwiek się rozwija bardziej. Dobra, jak tu wejść? A, tam jest gdzieś wejście, chciałem zeskoczyć.
Chyba tu jest gdzieś zejście, czy nie? Czy mam zejść niżej? Dobra, chyba jednak mam zejść niżej. No tam jest worek na śmieci, ale... Widziałem, jak oberał bełtem. No dobra, cześć, prosiak! Na pewno? Hippo hi. Ja tam nie idę, sami. Nie mam kuszy. To tam? Też nie mam kuszy. Musi być inny sposób. No myślę, przecież myślę. Ej, a ty to kto? A ten nowy facet od Jasira. No pogadajmy. Fajna kusza. Polujecie na coś? Żebyś wiedział, na cholernego potwora, który kradnie nam żarcie. Oberwał z kuszy, ale zwiał i siedzi w tej jaskini. Wykończylibyśmy go, ale wiesz, z tym czymś to jak z rannym zwierzęciem. A to w końcu nie był jakiś królik, nie? Mhm. Może ty byś za nim poszedł. My jesteśmy rolnikami, nie żołnierzami. Okej, okay, może dostanę od niego kuszę. Choć nie, kusza jest za... To było dziwne. Co tam, prosiak? Kusza jest za zdobycie zaufania od nich. Hej, posłuchaj. Proszę. Okej. Szlach... No dobra, słucham. Tam w środku... To moje dziecko. Nie pozwól mu umrzeć z głodu. Mhm. Nie pozwól mu... cierpieć. Okej. Okay. Chyba słyszałem dźwięk rozłączenia czegoś w Windowsie. To jest częste akurat z tym otwieraniem skrzynek. Tylko pamiętaj, że najczęściej to jest ustawione. Znaczy bardzo często to jest ustawione. Że odpala filmik sobie jakiś. Zamiast faktycznie jego otwierania. Tak było już kiedyś, wiem, że po prostu było, że odpalił filmik, a nie... Faktycznie otworzył. Nie mówię, że tego nie zrobił, ale po prostu trzeba mieć takie coś na uwadze. I wiem, że dzisiaj się rozpoczął, bo Marcin mi mówił. Ale ja wiesz, nie mam czasu na oglądanie IM-ów. Plus nie interesuje mnie jakieś on specjalnie od dawna. Jak sobie obstawiałem mecz, żeby mieć większe emocje, to tak, to lubiłem oglądać, ale tak to... Ostatnio niezbyt. No, oglądałem się już od cholery tych meczy. Ja czekam, aż w końcu mi przywrócą w CS albo Danger Zone'a, albo Lejka na skrzydłowy, albo nową operację dadzą. Na takie rzeczy aktualnie czekam, najbardziej. Ej, zaraz się uduszę. Myślałem, że może te bąbelki mi dają powietrze, jak w niektórych grach jest. Ale niestety no. Ale fajnie wiedzieć, że ta postać się może udusić. Wydaje mi się, że wcześniej nie mogła się udusić. Jak wcześniej pływałem, nie miałem ani razu chyba paska. No i tak wytrzymuję długo, nawet mając ten pasek. Odetchnijmy. Na pół. Uznajmy na pół. Ktoś chyba jeszcze mnie goni. Daleko. Jak on niby kradnie im jedzenie? Chyba, że to jest połączone z jakimś innym bunkrem czy czymś. A nie, że jaskinia. Dziękuję ci, prosiak, za 37 miesiąc suba. Czy ty już nie dawałeś 37 miesiąca suba? Cel pomocniczy, ukończyłeś 705 progi do celu osiągnięcia twojego celu. Serduszko. Ale wydaje mi się, że widziałem 37 miesiąc od ciebie. A jeśli nie, to i tak, dziękuję. Wleciał dzisiaj opening pol lutusów. Nie wiem, czy widziałeś. Czy chciałeś w ogóle widzieć, ale wleciał. Taka ciekawostka. Pobawiłem się wczoraj w trochę, coś tam zmontowałem. Żeby cokolwiek było, jakieś, nie wiem, przybliżenie, jakiś efekt dźwiękowy, cokolwiek dosłownie. No bo nie umiem montować filmów. I wyszło średnio, no ale przynajmniej nie jest czystym materiałem. I tu jest pływanie, halo. Przekazał, że po tych liniach da się chodzić. W sensie przytrzymywać.
Jak tam ci się no sailowy event podoba? Weekendowy? Admin wibruje z jakiegoś powodu. Może się duszę. A nie, bo coś słychać. A, samolot. Dobra. To jest to dziecko, już wiem, które to. Trofeum rajdowe. Uśpijmy dziecko. To jest kompletnie porąbane. Wróć do Jazeera. O, i tak muszę iść do niego, więc idealnie się sprawdza. Jest coś tu jeszcze? Piękna misja. Ale tak serio, mogliby coś w końcu zrobić ciekawszego. Czy ja mam teraz wracać na piechotę przez całość? Czy jednak może jest tutaj wejście jakieś? Okej, okay. A co byś wolał, żeby było? Jak to ci się nie podoba? Na szczęście jakieś jest przejście. Ja mogę się do nich wtedy wrócić, do tego farmiara. Ciekawe, czy by powiedział. No teraz się nie wrócę, bo nie mam jak, ale... Wtedy mogłem. Ale zajebista dyskoteka. No i dobra, zmieńmy broń, idziemy do samochodu. A najlepiej do czegoś, co przywoła mi samochód, bo utknął mnie sedon. Pamiętam tą miejscówkę. Lecimy, mówię, w stronę samochodu. Może uda się jakoś wyjechać. Już się męczy. Tam to jest? Dychaj, spokojnie. O, nadział się. No mówię, do tego samochodu trzeba dotrzeć. Bo to jest mapa stworzona specjalnie pod samochód. No idź kilometr w jedno miejsce. To jest jedna duża mapa zamiast trzech małych. Znaczy mniejszych. Długo zwijam kram i przenoszę się gdzie indziej. Jeśli ktoś chce pohandlować, niech się śpieszy. Idź maj do niego, przywołam sobie przy okazji auto, żeby nie było rozwalone. Męczenie jest przewalone, ale muszę wbić jeszcze 170% jakoś levela. Ukradziono zrzut, no ja nie szukałem go akurat. Daleko jest, gdzie on jest? Dobra, na szczęście jeszcze nie aż tak daleko. Zobaczmy, co on tam ma. Choć ostatnio jak chyba ktoś tak gadał, to nie miał nic. No przestań próbować zeskakiwać. Tutaj? Dobra, otwórzę na początku skrzyneczkę. Który mógł w ogóle auto ulepszyć sobie, jak do niego podejdę teraz. Jesteś z miasta? Tak. Przejrzyj moje towary. Jestem z miasta. Mistrz, fajnie, dobra, akurat mistrz jest Cox. Szkoda, że krótki. O, te rzeczy na pewno sobie kupię, ale no szkoda, że krótki ma ten nóż. Chyba na razie sobie go odpuszczę. Jakby to była normalna maczeta, albo normalny miecz, to chętnie, ale no nie, nie chcę krótkim bawić się. Mieczykiem. Ale mam przynajmniej mistrza ulepszenie, więc będę mógł sobie coś wrzucić już w ten miecz, czy cokolwiek zdobędę innego. No właśnie.
O, skrzynia tu jest. Zamknięta, ale jest. Może on coś ma? Ma maczetę, ale... No, z drugiej strony ma zajebisty damage. Nie wiem, czy on miał coś... Czy on miał coś specjalnego, czasowego? Znowu kupienie wszystkiego? Choć już aż tak nie potrzebuję tych rzeczy. Jak to było wcześniej? Tych apteczek głównie. Na razie sprzedajmy. To. Strzelbę półautomatyczną. Ema zostawię, łopaty mogę sprzedać. Wojskowe nożyki, bo nie potrzebuję ich. Dynamit, bo też go nie potrzebuję. Tą strzelbę mogę wrzucić sobie do magazynu. I... Dobra, tą maczetę na razie chyba mogę zostawić. Mówię, coś złotego bym chciał. Coś, co dłużej wytrzyma, teoretycznie. Znowu są rzeczy do niego do kupienia. Ile mam tych apteczek już? 10. No to tak nie jakoś mega dużo, ale wydaje mi się, że wytworzyć mogę z pewnie 30. Nawet więcej, mogę wytworzyć 52. Dobra, gdzieś tutaj powinno być chyba przywołanie, nie? O, tutaj. Fajnie, że sami gapisz, ale... Wołaj pojazd. I jedziemy do Jazeera. Żeby cokolwiek dzisiaj jednak zrobić. Jedna misja poboczna wykonana. Średnia, bo głównie pływanie, więc tam mech. Zero jakiejś specjalnej otoczki. Pływanie przez chyba 3 minuty, o. Czy 4. Z drugiej strony zrobiłem misję, no ale nadal to jest mech. To się nie zalicza do taronowania. Niestety. No właśnie, w ogóle miałem naprawić samochód. Czy naprawić, ulepszyć. Dobra, koniec z wyzwaniem, nie zrobię go. Może jakbym miał szybszy wóz. Na razie za wolne to było. Coś tu jest z zadaniem podobno. Zobaczmy. I przy okazji naleję sobie paliwa itp. Mówię, coś wydaje mi się, że jest niskie, bym kucał. Albo oni są przeciwnie wysocy. Że muszę patrzeć mocno w górę. Oto są te osoby same, które mają po jakieś 2 metry. To fajnie, że przegrywam, ale wyłącz się. Halo. O, jest tam on. Ten ktoś. Dobra, wymieńmy broń. No właśnie, miałem wrzucić sobie. Zdałby się większy damage. Bo to ma dufny damage mega. Fajnie, że jest niski. No mega niski. Useless broń. To jest lepsze. Nawet z paru metrów. Dobra. Aha, takie wyzwanie, dobra. Na razie mi to nie interesuje. I nadal nie ulepszyłem, ani nie dałem paliwa. Choć paliwa mam na szczęście teraz sporo. Choć KP też bym musiał naładować, bo nie mam go za dużo. Gonią mnie zombiaki.
minimapce, widzę. Pewnie jakieś kolejne wyzwanie, ale my jedziemy do niego. Naszego przyjaciela. Przy okazji zdobywając levele. Dobra. Doładujmy sobie. Tankuj. Na maksa. I... ulepsz. Co mi wleciało w ogóle? Tu nic. Tu nic. O, tu. Przyczepność lepsza. No dobra, niech będzie. Podobno jest lepsza. A resztę mogę naprawić. Jeśli będę wiedzieć, jak się naprawiało. O. Jakiś ciekawy? No ten zajebiście wygląda. A, mogę tak po prostu wybrać, jo? Okej. Dobra, ale jak się naprawiało wszystko? A, tu. Chyba, że już wcześniej naprawiłem wszystko. Nie, wygląda tak samo. Rozwaliłem sobie kawałek tego samochodu. To wbijamy do Jazira. A, więc jesteś jednym z bezlicych. Pozwolisz mi pomówić z matką? Myślisz, że ona będzie rozmawiać z obcym? Nie, ale jeśli chcesz się do nas przyłączyć, jesteś na dobrej drodze. Cierpliwości. Jak się nazywasz? Kyle Crane. Przed tobą długa droga, Kyle Crane. Nie zbaczaj z niej i niech to pomoże ci w twoich zmaganiach. O! To wszystko, co mamy w tej chwili do powiedzenia. Dziękuję za kuszę. I stalowego jednego bełta. Możesz już iść, przybyszu. Okej, fajnie.